dzisiejszym odcinku. O kurwa, jest bardzo źle. Oj, w pizdu. Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas, to jest kolejny odcinek Bulliego. Bully Scholarship Edition właśnie bułka mi zżera. Parę rzeczy tutaj, a dokładniej... Zostaw! Zżera mi, słuchajcie, kabel od myszki i nic nie mogę z tym zrobić. Ale witam was bardzo serdecznie. Dawnośmy się nie widzieli, nie słyszeli. A to dlatego, że dużo rzeczy się podziało prywatnie i nie do końca miałem chwilę i czas na to. Przestań! Chodź tu. Dzień dobry. Tu se bądź. Więc cecha newsów też nie było, nie było wielu jakby rzeczy dookoła, które powinny się pojawić, ale niestety pochłonęło mnie to bardzo. Oh shit! Bardzo źle! Niechcący! Ją uderzyłem. Więc ciśniemy dalej fabułę Bulliego. Ja muszę się na nowo nauczyć grać w tą grę. Wy musicie na nowo zacząć odwiedzać kanał. Bo czemu by nie? Na razie nie mogę uciec. Ja pierdzielę, wszyscy... O kurwa, tu był jakiś zamach stanu na mnie. Ja muszę się jakoś schować albo im uciec, chociaż... Zobaczymy, co tu ciekawego nas czeka, bo jest 9. Chciałbym... Gdzie jest Johnny Vincent? Gdzie jest bułka? No dobra. Ciśniemy fabułę. Well, where'd he go then, you tramp? Who you calling a tramp? I loved Johnny. Not exclusively, I'll grant you, but I loved him. Now he's gone. Hey, what's going on? Johnny's disappeared, gone crazy, abducted by aliens. I bet it was you, Hopkins. Yeah. Since you turned up, everything's gone really weird. King of the school. Who's the daddy-o now, huh? My love has gone. Find him, king. Quit poking me. You're both acting crazy. Cut it out. Now tell me, where's Johnny? I don't know. Nobody's seen him. He got a little brokenhearted after we split up, but it's not my fault. Someone said they saw a couple of asylum orderlies driving up to his house. But you know how people love to talk. Johnny wasn't crazy. Asylum orderlies? He was a real leader. Not like you, Jimmy. Look, I'll get your boy back, all right? See you later, freaks. See you later, freaks. Co tu się dzieje? Słuchajcie, będziecie musieli przywyknąć do jednej bardzo ważnej rzeczy. Tego, że ten kot tu jest cały czas. Bo niestety chyba to jest coś, czego nie jestem w stanie zmienić na ten moment. Dobra, czyli jedziemy chyba w dobrym kierunku, bo to trzeba jakoś tam i do końca. W każdym razie, słuchajcie, sporo rzeczy się podziało prywatnych, o których nie do końca chcę się dzielić w sumie w internecie. Więc... Pozwólcie, że pominę to milczeniem i skupię się na nadchodzących tematach związanych z kanałem, ponieważ plan jest też taki, żeby może zacząć przeplatać tego Bulliego czymś innym. Na razie niestety temat znowu miał być bliski, a jest bardzo odległy. Przestań! Mój Boże, co ty robisz? Przestań. Temat miał być bliski, bo jestem bliski ukończenia kolejnego jakby... etapu projektu Zomboid, ale to znowu się oddala. Ja nie jestem w stanie za dużo z tym zrobić. Tam i tu szaleje. Au, przestań! Mój Boże. Dobra, tędy. Więc zawalam bardzo wiele rzeczy, bardzo wiele projektów i to nie jest dobra droga do tego, żeby, wiecie, no, żeby rozwiązać sprawę i zamknąć, o mój Boże, zamknąć te wszystkie projekty. Niestety tutaj jest, musicie mi wybaczyć niestety, ale to się będzie pojawiało, wszystko w swoim czasie. Wiem, że obiecałem, że będą krótsze przerwy i tak dalej, no ale życie dość mocno weryfikuje jednak to wszystko i to wcale nie jest takie proste i wcale nie jest takie oczywiste. Więc, no niestety, nieważne jak bardzo bym chciał,
Możesz się, Jimmy, puścić? No, bułka! Przestań. Mam nadzieję, że się uda, bo ona mi tutaj co chwilę w ogóle szarpie kabel. Ten kabel jest w takim materiałowym oplocie, więc... Dobra. Sneaky akcja kolejna. Mam nadzieję, że i tym razem pójdzie gładko. Przestań! Nie teraz! Zostaw! Przestań się tym bawić! O mój Boże! O mój Boże, chodź tu, chodź tu. Co ty masz tu? Jezus Maria. Chodź tu. A, nie gryź mnie. Przestań. Nie, przestań. Kurwa. Co za kot. Idę tam. Dobra. Wracamy. Wracamy do gry. Jestem prawie pewien. A, no dobra, czyli on jest tam. Okej. Okay. I don't know. Okej. Okay. Ten idzie tutaj, to ja muszę iść tamtędy. No i znowu tu przylazłaś. Czemu to robisz? Nie gryź kabla teraz. Teraz jest ważny moment. Nie gryź kabla. Okej. No przestań. E, ty, co... Jestem prawie pewien, że ona zaraz albo odpali streama, albo coś odpierdzieli dziwnego. Przestań! Jesus. Możesz przestać? Możesz... Dobra, słuchajcie, ja chyba będę musiał sobie to... No przestań robić rzeczy! Jestem blisko. Jestem bardzo blisko. Niech mi się to uda, zanim ona mi zje tą myszkę. Jest! Dobra, nie jest źle. O kurwa, jest bardzo źle! Oj, w pizdu! Dobra, słuchajcie, czwarta próba chyba. Teraz już jestem mistrzem po prostu tej gry. Mistrzem skradania też. Nie! O kurwa! Za długo to robiłem. Ja pierdziele, nie wierzę. No dobrze, słuchajcie, zrobimy sobie to zadanie innym razem, bez kitu. Zmarnowałem 10 minut filmu na to, żeby to zrobić i koniec końców brakło mi czasu. A teraz liczę na to, że jak tu przybiegnę, to będzie mój rower. Tak, liczę na to, że nie zdążę na lekcję. O mój Boże. No dobra. Słuchajcie, co mogę powiedzieć? Jestem zły, trochę jestem zły, bo w końcu zaczęło iść całkiem dobrze. Ale jak zwykle... Coś musiało mi pokrzyżować plany. Jak w życiu. Tymczasem chyba oplujemy sobie lekcję i pojadę od razu wykonać jakieś zadanie. Nie jestem zadowolony z tego, jak sytuacja się potoczyła. Mamy czas oszukiwania. I to jest chyba moment na to, żeby zrobić sobie to zadanko. Chociaż kusi mnie... Kurwa, gdzie ja... Co ja pojechałem? Gdzie ja jestem? No dobra. A, nie mam czasu z tą gadać. Kurwa, co ja robię? Gdzie ja jadę? Halo, moment. Nie, wróć. Zgubiłem się w porcie. Ale nie mam lekcji. W sumie jest dobrze. Chyba jest dobrze. Nie jest dobrze, bo zgubiłem się w porcie. Gumka recepturka. Spoko, ale wciąż...
Wciąż nie wiem, gdzie jechać. Boże, na jakim dzikim osiedlu ja wylądowałem? Co tu się dzieje? Nie jest dobrze. No, ale trudno. Słuchajcie, podjąłem decyzję. Robimy to zadanie jeszcze raz, ja po prostu wam je przytnę. I to będzie chyba jedyne zadanie, które zrobimy. No, ale trudno. Zobaczę, jak sytuacja będzie się miała czasowo po wykonaniu tej misji. Najwyżej materiał będzie ciut krótszy, ale dajcie mi szansę. Muszę się rozgrzać, także... Teraz mam cały dzień na wykonanie tego zadania, więc myślę, że dam radę. Tak dobrze szło, aż mi stracił przytomność. Cholera. Nie ukrywam, że tutaj przydałoby się naprawdę troszkę więcej checkpointów. Bo nie jest to wcale najprostsze zadanie. A... no wiecie... Jakby mnie, nie wiem, nie wyrzucali, czy coś, co oczywiście nie jest wcale takie proste, ale... No cóż, no idź sobie w cholerę, gościu. Słyszę jakąś chyba trepanację czaszki, czy coś. Nic fajnego, dobra, tutaj się przekradnę, bo troszkę boję się jednak tego ziomeczka, który tutaj nasłuchuje. Jestem blisko. Najpierw muszę porozmawiać z nim, a za chwilę... Dobra, to muszę zdżukować tego gościa. Ale to nie będzie trudne. Tu są drugie drzwi. Dobra, on sobie przejdzie tam. Oni tutaj na szczęście robią kółka. Więc jestem prawie pewien, że to się uda. Dobra, niech ta myszka zadziała dobrze. On sobie przejdzie tu, ja sobie przejdę tutaj. On sobie potupta dalej, a ja wejdę tutaj i mamy kitel. Tak jest. Czy to oznacza, że mogę się tutaj swobodnie przemieszczać? Chyba tak, co bardzo mnie cieszy w końcu. No dobra, porozmawiajmy ze strażnikiem zatem. Ja pierdzielę, w ogóle gość ze szkoły robi takie rzeczy, nie? Nie mam pytań. Oh shit, mam lekcje, no dobra. Mam lekcje, ale lekcje teraz są mało istotne. Ratujemy kumpla. Nie, co ja odpierdalam? No dobra, nieważne. Johnny, wiejemy! A, dobra, tutaj się udało. Dobra, już wiem, blok C. Uciekniemy przez blok C. Kurwa, blok C nie wygląda dobrze. No dobra, miejmy nadzieję, że to... Nie ma tu nic fajnego. Żadnych tranzystorów. Śmierdzące bomby. No, może być. Ja się tutaj rozglądam jeszcze, wiecie, bo... Może tu będą jakieś gumki, recepturki, albo coś. Wiecie, tak żeby... Jak już tutaj jestem, to żeby pozbierać coś, nie? Petardy się przydadzą. Dobra, wiejmy stąd. Nie ma tu nikogo? Tu jest chyba tra... Nie, myślałem, że to jest tranzystor. Oh shit! Krematorium, spadamy stąd, nie ma co. Nie ma co tu być. Thanks for getting me out, Jimmy. A, i to tyle. How'd you get in there to begin with? Some of the local kids said they'd gotten together with Lola. I went a little crazy. I can believe that.
Yeah, anyway, so I gotta find Lola, see if it's true or not. See ya. All right, Johnny. Have fun. $30 i dwa, w sumie cały dzień zmarnowany, cały wieczór. Nie, nie mogę ci help you, idę po swój rower i spierdalam stąd, bo mam lekcję, a może jeszcze, nie, na pewno nie zdążę, w ogóle jest zaraz druga, to już druga lekcja mi mija, albo pierwsza, która była popołudniową lekcją, ponieważ poprzednie zrobiłem, no dobra, nieważne, straciłem lekcję i w sumie to jest jedyne zadanie, jakie mogę zrobić na dzisiaj, o mój Boże, więc prawdopodobnie wcale nie posunę za bardzo fabuły dzisiaj do przodu, co jakoś jakby fest mnie nie cieszy. Może bym tędy zdążył. Wyląduję przy obserwatorium, nie? Może jeszcze lekcje byśmy zaliczyli. Ale boję się, że mogę się nie wyrobić. Zwłaszcza, że jadę w przeciwnym kierunku do szkoły. Nie no, może dobrze jadę, tylko jakoś mega naokoło. No trudno. Słuchajcie, no nie zrobię, to nie zrobię, życie. Co się będę wyginał, no? Czasem pomimo szczerych chęci nie można do szkoły trafić. To te drogi życiowe się kierują w zupełnie inną stronę. Przynajmniej gumkę recepturkę zebrałem, co mnie cieszy. Jak zdążę, to zrobię jeszcze lekcję. Jak nie zdążę, to trudno. Ale jestem prawie pewien, że nie zdążę. Musiałbym chyba dać się złapać. I to jest jedyna droga, żeby trafić na lekcję, tylko najgorsze jest to, że nie wiem nawet na jaką lekcję trafię. Chodź tu jestem! Zabierz mnie do pani na lekcję. Nie, lingwistyka! No dobra, lecimy. Kolarz. Loża. Nie, to nie będzie loża. Koza. Orka. Kora. Mogę to przemieszać. Okaz. Rolka. Jak na Instagramie. Dobra, zaliczone. Koza było. Koral. Kurwa, była rolka, nie było roli. Mamy lingwistykę odhaczoną. Yeah. Well, Jimmy, I suppose you don't have to come back anymore, unless you feel like it. Absolutnie nie jestem człowiekiem, który będzie chciał wracać na lingwistykę. Bonus do przeprosin. Przeproś za drobne przewinienie, a policjant zostawi cię w spokoju. Fuck yeah! Moi kochani, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Trochę chaotycznie, trochę cięć, trochę nieprzyjemności, trochę walki z kotem, wiecie, nie jest wcale łatwo być mną. A tymczasem dziękuję wam bardzo i widzimy się już w następnym odcinku bez odbioru. Johnny's disappeared, gone crazy, abducted by aliens. I bet it was you, Hopkins. Yeah. Since you turned up, everything's gone really weird. King of the school. Who's the daddy-o now, huh? My love has gone. Find him, king. Quit poking me. You're both acting crazy. Cut it out. Now tell me, where's Johnny? I don't...